28 czerwca wspominamy świętą Potamienę, męczennicę. Potamiena pochodziła z Aleksandrii w Egipcie, była niewolnicą. Wraz ze swoją matką Marcelą słuchała nauk Orygenesa i pod ich wpływem przyjęła chrzest święty. Była młoda i obdarzona niezwykłą urodą. Jako niewolnica sprzeciwiała się niemoralnym żądaniom swojego pana, którego rozłościła taka postawa. Wtedy oskarżył ją o to, że jest chrześcijanką. Początkowo sędzia nakłaniał Potamienę do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej, a gdy jego obietnice i groźby okazały się bezskuteczne, skazał ją na okrutne tortury. Zniosła je mężnie i nadal trwała niezachwianie w wierze. Wtedy sędzia zagroził, że jeśli nadal będzie trwać w swoim postanowieniu, wyda ją na pastwę gladiatorów, lecz nie ugięła się. W końcu sędzia, rozsierdzony jej wiernością, skazał ją na karę śmierci przez wrzucenie do kotła z wrzącą smołą. Martyrologium rzymskie, które przekazuje tylko skrótowe informacje o świętych, zaświadcza, że wycierpiała niespotykane tortury. Na miejsce kaźni odprowadził ją oficer oddziału egzekucyjnego o imieniu Bazylides. W czasie drogi bronił ją przed rozwścieczonym tłumem. Potamiena zapewniła go, że po swojej śmierci odwdzięczy mu się za okazaną jej życzliwość. Jest to najstarszy zapisany przykład wiary pierwszych chrześcijan we wstawiennictwo świętych. Gdy dziewczynę miano już wrzucać do gorącej smoły, poprosiła nie o zmianę czy zwolnienie z kary, ale o to, by wrzucono ją w ubraniu. Jej prośba została spełniona. Zanurzano ją jednak tak powoli, że dopiero po 3 godzinach smoła doszła do linii szyi, a Potamiena zmarła w obronie wiary i dziewictwa. Do końca zachowała swoją godność i skromność, nie pozwoliła się rozebrać na oczach tłumu. Zginęła razem z matką i 6 członkami szkoły katechetycznej Orygenesa w Aleksandrii za panowania Septymiusza Severa około 205 roku w czasie prześladowania chrześcijan. Potamiena jest patronką ofiar gwałtu. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem świętej Potamieny Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.